usłyszeć Twój głos, rozpoznać Go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć Twą twarz, zatrzymać wzrok. Pokój znajduję w Tobie, gdy widzę Ciebie blisko. Z daleka, ale i z bliska, od tajemnicy niewykładanej na talerz, od matki, która patrzyła w oczy, żebyś nie kłamał, od pacierza. Bracia i siostry, właśnie rozpoczyna się męka naszego Pana Jezusa Chrystusa. To mój grzech. To grzech każdego z nas sprawia, że Jezus cierpi. Sam dobrowolnie zgadza się na cierpienie, bo kocha każdego człowieka, mnie, ciebie, bez wyjątku. Niech to krótkie misterium będzie dla nas refleksją i okazją do zastanowienia się, czym odwdzięczę się Jezusowi za to, że narodził się, by wziąć na siebie mój grzech, że przez tę okrutną śmierć otworzył nam drzwi do nieba. Jak odwdzięczamy się naszemu Zbawcy za to poświęcenie? Czy my dzisiaj potrafimy kroczyć za Nim i trwać do końca, jak Jego Matka? Czy może stoimy i tylko się przyglądamy, udając, że to nie nasza sprawa, jak tłum gapiów na drodze męki naszego Pana? A może jest nam to wszystko obojętne, bo mamy ważniejsze własne sprawy do załatwienia?
jak to jest z nami. Zatrzymajmy się na chwilę. Zastanówmy się nad tym wspólnie. Jezus przebywał w Betanii. Podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu na głowę. Widząc to, uczniowie bardzo się oburzyli. Kobieto, co robisz? Zostawcie ją. Dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem mnie. Panie, to drogi olejek. Po co takie marnotrawstwo? Można było go sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Błogosławieństwo Boga spoczywa na tych, którzy kochają i dla tej miłości zdolni są do wszelkiego poświęcenia i ofiary. Nic nie jest dla nich zbyt cenne, by nie można było tego poświęcić tejże miłości. Zwyczajem w kulturze żydowskiej było stosowanie drogocennych olejków przez bogatych. Namaszczenie takim olejkiem było okazaniem czci i szacunku. Mogli sobie na to pozwolić tylko nieliczni, bowiem cena jego była niezmiernie wysoka. Wieści o cudach, jakie czynił Jezus, rozchodziły się po całej okolicy i nie tylko. Arcykapłani i Wysoka Rada szukali sposobu, aby zgładzić Jezusa, bo zwyczajnie bali się o swoją władzę. Kajfaszowi bardzo się nie podobało, że za Nazarejczykiem podążają tłumy, słuchają jego nauk. Dlatego postanowiono pojmać go i skazać na śmierć. Szukano więc fałszywych świadków. Kapłani podjęli decyzję, by kogoś przekupić srebrnikami i to najlepiej kogoś, kto znał Jezusa i wiedział, gdzie On przebywa. Kogoś, dla którego pieniądze miały duże znaczenie. A był wśród uczniów Jezusa człowiek o imieniu Judasz, który to coraz częściej zaczynał wątpić w swojego mistrza. Nic już nie wiem. Nauczyciel jest dla mnie coraz bardziej niezrozumiały. Coraz mniej mnie pociąga. Myślałem, że wykorzysta swoją cudowną moc, że odnowi dawne królestwo Izraela. A wtedy my, jego najbliżsi uczniowie, bylibyśmy jego ministrami. Przecież lud go uwielbia, poszedłby za nim. A on wszystko marnuje, czasem pieniądze. Denerwuje mnie to! Ale jak taki drogi, a on pozwolił go wylać! Nie rozumiem. Nie rozumiem już niczego. Judaszu, Judaszu, wy
bowiem szykują dla ciebie wielkie pieniądze. 30 srebrników. Idź. Powiedz im tylko, gdzie przebywa twój mistrz. Żydzi ci podziękują. Idź. Będziesz bogaty, Judaszu. 30 srebrników. Idź. Co to? Co to za głosy? Kto do mnie mówi? Pieniądze. Czy jego życie jest coś warte? 30 srebrników. To dużo czy mało za życie Jezusa z Nazaretu? Co mam zrobić? Co zrobić? Przecież go nie skrzywdzę. Tylko trochę dorobię. On czyni cuda, więc nic mu się złego nie stanie. Judaszu, Judaszu, nie masz nic do stracenia. Możesz jedynie zyskać oczak całego narodu żydowskiego. On przecież staje się coraz bardziej groźny dla tego narodu. Idź, Judaszu. Idź. Powiedz im. Jak nazywał się Synem Bożym. Idź. Nie obawiaj się. A ci, co chodzili za nim, jego uczniowie, zapomną o swoim nauczycielu. Nie będą pamiętać. Idź, Judasz. Czekają cię pieniądze. Judaszu. Pieniądze. Judaszu. 30 srebrników. Judaszu. Tak zrobię! Tak będzie dobrze! Niech się stanie! Godny kapłanie, ten człowiek chce pilnie rozmawiać z tobą. Zdaje się, że ma wieści o tym buntowniku z Nazaretu, o Jezusie. Mów, jakie twoje imię? Judasz Iskariota. Co cię do nas sprowadza, Judaszu? Chcę wam, czcigodni mężowie, opowiedzieć o moim życiu. O biedzie, o samotności. O czekaniu na Mesjasza, o spotkaniu Jezusa, o 3-letniej wędrówce u Jego boku, o Jego naukach. Chcę wam opowiedzieć
o zwątpieniach i niepokojach mojego serca. O tym, jak zacząłem dostrzegać coraz wyraźniej w jego naukach niebezpieczeństwo dla Izraela. Pomyliłem się. To nie ten, którego oczekuję, na którego czekam. On nawet nie szanuje pieniędzy, pozwalając na marnotrawienie drogocennego olejku. Tyle pieniędzy poszło w błoto! Czy w swojej nauce zwodziciel powołał się na pana zastępów? Nie, mówił od siebie. Jest was 12? 12. Byłem ostatni, 12. Wierzyłeś w niego? Tak, ale zwątpiłem już dawno. A czy reszta jego uczniów wierzy w niego? Nie wiedzą, kim on jest, ale wierzą. Czyli byłeś uczniem Jezusa i czyniłeś jak on? Nie, ja jestem prawowiernym Izraelitą. Już nim nie jestem. Musisz dać dowód, abyśmy ci uwierzyli. Rada jest skłonna przyjąć twoją usługę. Dziś w nocy wskażesz naszym ludziom, gdzie znajduje się Jezus. Jeżeli dobrze wywiąże się z tego zadania, jesteśmy skłonni zapomnieć, że byłeś uczniem tego oszusta. Tylko tyle? Miały być pieniądze! Widzimy, że kochasz pieniądze. Mam tutaj 30 srebrników. I czyń, co ci obiecam, inaczej pożałujesz. I wyrusz się stąd! Salę dużą, usłaną, tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział i przygotowali Paschę. Thank you.
bracia, gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Już jej więcej spożywać nie będę. Chcesz nogi umywać? Jeśli cię nie umyję, nie będziesz mógł być ze mną. Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wam przykład, abyście i wy tak czynili.
Zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. No chyba nie ja, panie. Ten, który zanurza rękę ze mną w misie, ten mnie zdradzi. Judasz. Judasz. Ojcze, bądź błogosławiony. Bądź uwielbiony w tej godzinie. Bierzcie, jedzcie. To jest ciało moje. Ojcze, wielbię Cię. Dziękuję, że pozwoliłeś mi spożyć tę Paschę. Bierzcie i pijcie. To jest moja krew przymierza, która za was i za wielu będzie przelana. Czyńcie to na moją pamiątkę. We mnie. Tej nocy. Nie. Nie. Choćby wszyscy w Ciebie zwątpili. Ja nigdy nie zwątpię, mój mistrzu. Piotrze, Piotrze, powiadam Ci. Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Choćby mi przyszło umrzeć, nie wyprę się Ciebie. Dzieci moje, czy brakowało wam czego, kiedy byłem z wami? Wytrwaliście ze mną aż dotąd. Bądźcie błogosławieni. Oto zbliża się godzina moja. Thank you.
Dobiega końca ostatnia wieczerza. Mija doniosła, historyczna chwila, w której Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament. Odmówiwszy hymn, wyszli wszyscy na Górę Oliwną. W miarę zbliżania się do Getsemani pryska rodzinny nastrój, który zaufaniem pełnym oczekiwania i pokojem wypełniał serce uczniów. Wśród kroczącej gromady milkną powoli rozmowy, cichnie głośny śmiech. Jakieś dziwne zaniepokojenie wkrada się w szereg wędrowców. Uczniowie Jezusa, tak niedawno jeszcze weseli, pełni życia, idą teraz zamyśleni, poważni. Jakby rozumieli, że kroczą obok swojego mistrza po raz ostatni. Czyżby przeczuwali podświadomie niezwykły splot wydarzeń, który zaraz nastąpi? Ową tragiczną chwilę, która rozłączy ich z ukochanym nauczycielem. I tak wśród zapadającej ciemności doszli wszyscy do ogrodu Getsemani. Jesteśmy w ogrodzie. Pan Jezus modli się do swego Ojca. Widzi grzech. Widzi grzech każdego z nas. Jezus dobrowolnie zgadza się na cierpienie. Rozpoczyna się męka Pana Jezusa. Niespokojna jest dusza moja aż do śmierci. Czuwajcie i módlcie się ze mną, bracia. Wielki smutek czuję go. Obawiam się tych rzeczy, które mogą na niego przyjść. Niech mnie strach ogarnia, kiedy wspomnę, jak rabbi mówił coś o mojej niewierności. Zostańmy tu. Zobaczymy, co będzie. Ojcze, boję się. Lęk mnie ogarnia. Czuję, że zbliża się chwila mojej męki. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Ale nie moja wola, a Twoja. Niech się stanie. Pomóż mi, Ojcze. Dodaj mi sił. Thank you.
Piotrze. Piotrze, wy śpicie? Nie mogliście choć jednej godziny być ze mną. Przebacz, panie. Od tej chwili będziemy czuwać. Uczniowie zrywają się ze snu. Judasz zbliża się do Jezusa, a apostołowie, nie wiedząc, co się dzieje, stoją za mistrzem. Spokój tobie, rabbi. Przyjacielu, po co przyszedłeś? Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Dość tego. Który to jest z Nazaretu? Ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie odejść moim towarzyszom. Związać go. Nie, nie, uderzę mieczem, panie! Piotrze, schowaj swój miecz. Ci, którzy mieczem walczą, od miecza giną. Ten zauważa, że jego ucho jest całe i zdrowe. Wstaje i ogląda swoje zakrwawione dłonie ze strachem. Wyszliście jak na zbójce, z mieczami i kijami, aby mnie pojmać. A przecież wiele razy nauczałem w świątyni i nie staraliście się mnie uwięzić. Do pałacu z nim. Że Jezus nie zamierza skorzystać ze swoich cudownych Bożych mocy, że nie ma zamiaru uwolnić się od oprawców, że z całym spokojem poddaje się woli Ojca, który Synowi swemu przeznaczył dzieło zbawienia ludzi. Apostołowie przerazili się, opuścili Jezusa i czym prędzej uciekli. Thank you.
ślepnim z uszyjem. Jezusa! To on był tam. Widziałam cię. Nie wiem, o czym mówisz, kobieto. Byłeś. Przecież wam mówię, mylicie mnie z kimś innym. Na pewno jesteś jednym z jego ludzi. Twoja mowa cię zdradza. Masz galilejski akcent. Ludzie! Co wy mówicie? Ja? Uczniem Jezusa? Tak. Skąd się? Widziałam cię. Nawet go nie znam. Widziałam cię. Nie znam go. Byłeś tam! Przysięgam! Nie znam go! Ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Chwili zrozumiał, co zrobił. Zaparcie się Piotra jest obrazem wielu naszych niewierności. Przeżywamy czasy konsumpcjonizmu i laicyzacji życia, kiedy tematy związane z wiarą, a nawet samo słowo Bóg brzmią obco i często rażą w tak zwanym towarzystwie. Człowiek autentycznie wierzący, jeśli wchodzi w grono ludzi obojętnych religijnie, kiedy zasiada w ich domach, nieraz nie przyznaje się do swej wiary i unika takich tematów, bojąc się, aby jego mowa nie zdradziła go. A to już pierwszy krok do zaparcia się Chrystusa. Tymczasem nasze chrześcijańskie zasady i chrześcijański styl życia powinny być dla świata jasne i czytelne. Janie, Mario, ja muszę zobaczyć się z moim synem. Muszę. Mario, proszę, zostań z nami, a uszczędzisz sobie wiele bólu i cierpienia. Bezlitosne motło może cię tylko znieważyć i uszydzić.
będzie co chce. Już moje serce pragnie znowu cierpieć i umierać. Patrzcie, widzę Piotra. Jest smutny. Pewno coś złego się stało. Piotrze. Znowu się z moim synem. Dlaczego nic nie chcesz powiedzieć? Muszę go zobaczyć. Muszę z nim być. Matko. Matko. Nie pytaj. Nie pytaj. Zabrali go przed tron Kajfasza. Pojmanego Jezusa żołnierze zaprowadzili do najwyższego kapłana. Będziemy towarzyszyć w tej drodze Jezusowi, który jest szykanowany, sądzony i zostanie skazany na śmierć krzyżową. W tych trudnych momentach trwajmy przy Panu. To prawda, że nazywasz się Synem Bożym? Mów! Czy ty jesteś Synem Bożym? Tak, ja nim jestem. Jak on śmie mówić coś podobnego? On! Ha, ha, ha! Syn cieśli, Synem Bożym! On zbluźnił przeciwko Bogu. Co mam z nim uczynić? Na jaką karę zasłużył? Na śmierć! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Thank you.
arcykapłan nie mógł wydać wyroku skazującego na śmierć. Do tego potrzebna była decyzja Piłata, namiestnika rzymskiego. Wczesnym rankiem zaprowadzono Jezusa do Piłata, a Kajfasz, oskarżając go, wytykał mu wszystkie jego wypowiedzi, które nie były w jego oczach godne i obrażały Boga. Popatrzcie, jaki ten świat jest niesprawiedliwy w swoich osądach. Te osądy zaraz skażą Jezusa na śmierć. Niewinnego Jezusa. Witaj, mój mężu. Witaj. Kogo przyprowadziłaś i po co? Ta kobieta chce stanąć w obronie człowieka, którego arcykapłani chcą zabić, a że sami nie mogą, wiodą go do ciebie, byś to ty wydał go na śmierć. Panie, w Tobie cała nadzieja. Tylko Ty możesz uratować Jezusa z Nazaretu. To dobry i prawy człowiek. On uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, nawraca. To naprawdę dobry człowiek. Tylko Ty możesz go uratować. Któż to taki, że tak o niego walczysz? To wielki człowiek. On uczył, jak kochać bliźniego, jak sobie przebaczać. To naprawdę dobry człowiek. Jego życie w Twoich rękach, Panie. Dobrze. Będę miał wzgląd na to, co powiedziałaś. Teraz odejdź. Mój drogi, nie miej nic wspólnego z tym sprawiedliwym. Tak wiele nacierpiałam się dzisiaj we śnie z jego powodu. Proszę, daj mu łaskę. Okaż miłosierdzie. Zrób to ze względu na naszego synka, ze względu na naszą rodzinę. Kobieto, zostaw mnie. Nie mogę ci nic obiecać. Idź do swoich obowiązków. Nie mam czasu na takie dywagacje. Naród. Nie dadzą uczciwym ludziom chwili spokoju. Kogo przyprowadziliście i po co? On jest zdrajcą! Musi zginąć!
musi zostać ukrzyżowany! Nie rozumiem. Króla waszego mam ukrzyżować? Nie mamy żadnego króla, prócz Cezara! Cóż on takiego uczynił? Bogiem się nazywa! Bluźni, odpuszczam do walki! Piłat, widząc, że tłum łatwo nie odpuści, zwrócił się do Jezusa. Czy słyszałeś, jak wiele zeznają przeciwko tobie? Co masz na swoją obronę? Jezusie, dlaczego nie odpowiadasz? Nie walczysz o sprawiedliwość dla siebie? Żołnierze, ubiczować go. Może mu przejdzie to milczenie. Oto człowiek! Krzyżuj go! Skąd jesteś? Nie chcesz ze mną rozmawiać? Wiesz, że mam władzę cię ukrzyżować albo uwolnić? Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry. Ludu Izraela, w przeddzień uroczystego święta Paschy przysługuje mi prawo uwolnić jednego więźnia. Szanując ów zwyczaj, skłonny jestem również dziś uwolnić jednego skazańca. Słuchajcie, synowie Izraela, jest w więzieniu złoczyńca Barabasz! Wybierzcie między nim a Jezusem. Cóż więc mam uczynić z Jezusem? Thank you.
jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz! Zabrać go! Jezusa skazano na śmierć. Musi teraz wziąć ciężki krzyż. Żołnierze wyprowadzili Jezusa na wewnętrzny dziedziniec pałacu Piłata. Drwiąc z Jezusa, zdjęli z niego szaty i narzucili mu na ramiona płaszcz karłatny, który miał oznaczać, że Jezus jest królem żydowskim. Ktoś splótł mu koronę z cierniowych gałęzi. Kalecząc nimi skronie, wcisnęli mu ją na głowę. Oprawcy bili go, popychali, pluli na niego, szydzili z niego. I przyjmij koronę! Drogę miłości wybranie! Droga nie będzie ona ci łatwa! Królo! Królo już nie dalej! Królu! Niedaleko, królu, niedaleko! Wierzę. Wierzę, bo kocham. I chcę do końca pełnić wolę Ojca. Jezus umęczony, zbolały, spragniony patrzy w oczy swojej matki. Wie, że ona również cierpi, że spełnia się proroctwo wypowiedziane przez Symeona. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Tak bardzo chce ją przytulić, ale żołnierze odpychają matkę, a Jezusa ponaglają krzykiem, by ruszał w dalszą drogę. Drogi na plecanie naszą drogi! Naprzód, Maryjo! Krzyż był ciężki. Jezus upada. Żołnierze przymuszają niekiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, aby pomógł nieść krzyż Jezusowi. Dźwigaj z nim! Królu! Już niedługo! Na tej krwawej drodze
do Jezusa podchodzi Weronika, która widząc umęczoną, zniekształconą jego twarz, ociera ją chustą. Jezus odpowiada natychmiast utrwaleniem na tej chuście swojego oblicza. Przyszła straszna chwila ukrzyżowania Jezusa. Był to czas cierpienia, który trudno było sobie wyobrazić. Jezus w tym bólu modlił się za swoich oprawców do Boga Ojca. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pragnę. Eli. Eli lema sabachthani. Innych wybawił, niech teraz siebie wybawi. No kurco, ratuj się, zejdź z krzyża! Pod krzyżem stała wierna Synowi i Bogu Matka Jego Maryja. Maria Magdalena i Jan. Gdy Jezus spostrzegł, że obok Maryi jest uczeń Jego Jan, rzekł do Matki.
Niewiasto, oto syn twój. Oto matka twoja. Od tej godziny uczeń wziął Maryję do siebie. Cierpienie ukrzyżowania było trudne do zniesienia. A gdy w Jerozolimie nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął ziemię aż do godziny dziewiątej. Wtedy Jezus zawołał: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
zabito go i tu go pochowano. Nie ma go tutaj. On zmartwychwstał, tak jak powiedział. Nie ma go. Aż do skończenia świata. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezu mój, przyszłam, żeby podziękować Ci, że wszystkich chorych na raka. Dziękuję Ci za błogosławieństwo tej choroby. Bardzo Ci dziękuję. Daj nam Bożą mądrość w chorowaniu. Daj nam Bożą mądrość w umieraniu. Błogosław nam. Chcemy nieść ten krzyż, bo wiemy, że na tej drodze do nieba, bo tam nasza Ojczyzna jest Bóg, jest miłość i nie ma cierpienia. Dziękujemy Ci za Golgotę, za Twoją śmierć, że umarłeś za nasze grzechy, że ocaliłeś naszą rodzinę, dałeś nam dzieci, wnuki. Dziękujemy Ci, Jezu, za wszystko. Dziękujemy Ci za Maryję, którą nam dałeś, która nas prowadzi. Jezu, dziękujemy Ci. Panie Jezu, dziękuję Ci za mój krzyż, który mi dałeś, za wszystkie doświadczenia, które dopuszczasz dla mojego dobra. Dziękuję, że dajesz mi siłę. Pomagasz przezwyciężać wszelkie niemoce. Uczysz pokory, podnosisz z każdego upadku. I prowadzisz mnie, Jezu, drogą do chwały nieba, gdzie już zawsze będę Tobie dziękować za te wszystkie ziemskie krzyże. Zbawienie. Panie Jezu, Odkupicielu człowieka, chcę dołączyć do wszystkich dziękczynień, do wszystkich podziękowań, bo otrzymałem najwięcej z tych wszystkich. Mianowicie powołanie kapłańskie. Nie ma
większego daru, jaki mógłbyś tu na ziemi dać komukolwiek. To jest też ogromne szczęście być wśród Twojego ludu, pomagać im, zbawiać siebie. Dziękuję Ci za każdą mszę, za jedną mszę, a przecież dzisiaj mam 54 lata kapłaństwa. Równe 54 lata. Tyle mszy świętych, tyle spowiedzi, tyle komunii świętych. Dziękuję Ci, Zbawco, i mam nadzieję, że poprowadzisz mnie dalej po tej drodze kapłańskiej, aż do siebie, aż do zbawienia. Dzięki Ci, Panie. Jezu, dziękuję Ci za moją rodzinę i proszę Cię, żebyś miał w opiece wszystkie dzieci. Panie Jezu, dziękuję za Twój krzyż, za odkupienie każdego człowieka. Dziękuję z całego serca za naszą parafię, naszą wspólnotę, że jesteś tutaj z nami, że mamy siebie nawzajem. Ty powiedziałeś, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Do końca, Panie. Do końca. Pozwól zrozumieć i daj siłę, zwłaszcza w chorobie. Kocham Cię, Jezu. Jezu, dziękuję Ci za dar zdrowia dla naszych strażaków, którzy każdego dnia, wypełniając Twoją wolę, Tobie na chwałę, ludziom na ratunek, spieszą z pomocą. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam tą siłę w tych ciężkich zdarzeniach kryzysowych. To my, oprócz Ciebie, jesteśmy tak blisko tych ofiar, tych zdarzeń, tego wszystkiego, którego otacza. Dziękuję Ci, Panie, że wszyscy ci strażacy wracają do swoich rodzin, do swoich domów i do Ciebie z każdego zdarzenia. Miej w opiece wszystkich strażaków i ratowników na całej ziemi, bo przecież Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Mój Jezu, boski przyjacielu, ofiaruję Ci moje wnuki, miej je w swojej opiece, prowadź je przez całe ich życie, bądź ich radością, westchnieniem, wytchnieniem i nadzieją na każdy dzień ich ziemskiego żywota.
zakończenie pragnę podziękować wam, drodzy obecni tutaj w świątyni, którzy przybyliście, aby obejrzeć to misterium. Nie tylko obejrzeć, ale przeżyć. I właśnie w takiej różnej, w zróżnicowaniu wiekowym jest wiele dorosłych, starszych, ale też wiele dzieci, młodzieży. Pragnę podziękować też całemu zespołowi. To jest około 40 osób, nie licząc innych, którzy z zewnątrz wspierają to przedsięwzięcie. W pierwszej kolejności imiennie pragnę podziękować pani Dorocie Rośkowskiej. Prosimy na scenę. Dziękujemy za reżyserię Misterium, za obecność na każdej próbie, często długiej. Dziękujemy nie tylko za merytoryczną wizję i uwagi, ale za osobiste i emocjonalne zaangażowanie oraz, można rzec, ewangeliczne motywowanie całego zespołu. To było bardzo, bardzo piękne. Coś więcej niż reżyseria. Dziękujemy panu Adrianowi Kuligowi, dyrektorowi GOKiS-u Wiśniowej, za udostępnienie sprzętu i pomoc w realizacji poprzez oddelegowanie pracownika do obsługi Misterium. Dziękujemy panu artyście Robertowi Bylica za udostępnienie muzyki własnego autorstwa. Dziękujemy panom Dominikowi Szymoniakowi, Kacprowi Ściborowi i Michałowi Żurkowi za obsługę sceniczną, panu Dominikowi za operowanie muzyką, panu Kacprowi za operowanie akustyką i Michałowi za operowanie światłem. I z naszego zespołu imiennie pragnę podziękować pani Annie Włodarczyk za inspirację reaktywowania Misterium. I koordynację przygotowań. Dziękujemy nieocenionym panu Mirosławowi Włodarczykowi z ekipą, z panem Jerzym Idzim i panem Ryszardem Węgrzyn za przygotowanie scen, podestów i całej scenografii oraz czuwanie za kulisami. Dziękujemy pani Agnieszce Węgrzyn za przygotowanie strojów i uzupełnienie tych, które mogłyby brakować. Dziękujemy powiatowej telewizji ITV Myślenice w osobie właściciela, pana Jarosława Chęci.
Dziękujemy pani Katarzynie Mantoga za dokumentację zdjęciową dzisiejszego przedstawienia i próby generalnej. Dziękuję całemu zespołowi aktorskiemu. Dziękuję wszystkim, którzy na końcu dziękowali Zmartwychwstałemu za otrzymane łaski. I wreszcie najważniejsze, dziękujemy samemu Panu Jezusowi Chrystusowi za to, że przez swoją jedyną, wiecznie trwałą ofiarę daje życie nieustannie całemu światu. Właśnie to wydarzenie ma uczcić odegrane misterium, a będziemy to wspólnie przeżywać za tydzień w czasie Triduum Paschalnego. Więc Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy bardzo.